Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy sobie do naszej przygody w świecie Fallout Sonora. Moi drodzy, jesteśmy w bunkrze w Dayglow, bo kontynuujemy naszą przygodę z dodatkiem Dayglow właśnie. Dostaliśmy się tutaj do bunkra. Na tym bunkrze zależy obydwu braciom, którzy walczą tutaj o władzę w Dayglow. Jeden z nich potrzebuje potrzebnych tu rzeczy, żeby odsprzedać je na zewnątrz. Z tego co dobrze rozumiem, jest to Butler. Butler chce zacząć handlować z innymi miastami i sprowadzić tutaj obcych, tak żeby nawiązać różne kontakty handlowe. Natomiast ja chciałbym pomóc Gustavo, który chciałby z Dayglow utworzyć swoistą enklawę dla Guli. I właśnie z nim sympatyzuję. I dla niego będę przeszukiwał tę bazę, a co tutaj znajdę, to i tak wiadomo, że w większości wezmę sobie. Dobra, zacznijmy przeszukiwać. Co my tu mamy? Pistolet laserowy. Takie rzeczy nas w gruncie rzeczy nie interesują, natomiast interesują mnie steampaki. No dobra, wezmę ten granat. Wezmę te granaty, bo widzę, że tu są roboty, więc wezmę je, żeby było po prostu śmisznie. Bo i tak z tym karabinem turboplazmowym poradziłbym sobie bez najmniejszego problemu, ale... Żeby było bardziej zabawnie, to spróbujmy też granatem. No bo czemu nie? Nie trafiłem. No trudno. Jeszcze mnie dopadł, widzicie? Dlatego właśnie wolę się posługiwać swoim karabinem jednak. 6 HP mi zostało. No i co? 114 mu zabraliśmy. Za drugim razem udało się go zabić. To ja jednak wolę swój karabin. Jakoś zdecydowanie łatwiej mi się nim posługiwać. Czy ja mogę go przeszukać? Mogę. Zdecydowanie łatwiej mi się nim posługiwać. Aha, bo mam ten granat w ręce. Chciałem go wyjąć, a tu... A tu nie ma. Panie, nie ma. No tak, chcę go schować z powrotem. No przełóż go. Co jest z tobą? Nie ma miejsca na ten element. Aha. No dobra, w każdym razie... Po takiej akcji to musimy zażyć steampaki. Ale się władowałem. Wiecie co? Ostatni raz dałem się namówić samemu sobie. Zapiszmy zatem grę. Okej, okay, ruszajmy. Czy coś tu jest w polu widzenia? Czy to jest Power Armor? To jest Power Armor. Ha! Tam dalej chyba jest przejście do kolejnego miejsca. To zacznijmy w takim... Dobra, przeszukajmy te pomieszczenia. Potem zejdziemy sobie na dół. Weźmiemy amunicję. Karabinu szturmowego nam nie trzeba. A torba lekarska niepotrzebna. O, karta dostępu. Przepustka Coronado. Przepustka wojskowa bazy marynarki wojennej Coronado. Okej, czyli ona nam pewnie pozwoli gdzieś przejść w tej bazie wojskowej niżej. No dobrze. To pokażcie mi ten pancerz wspomagany. Zamek zablokowany. Można się było tego spodziewać. 120, żeby otworzyć. O, pieronie. A wytrych? Zadziała tu? Ten wytrych nie zadziała w łamaniu zamków elektrycznych. Okej, czyli prawdopodobnie należy byłoby przejść... A tutaj co leży na ziemi? Co to za strzępy? Szczątki to... To jest robot? A, okej. Należałoby przejść gdzieś dalej, widocznie w prawo i być może jakiś wytrych do zamków elektrycznych się tam znajdzie? Tak bym podejrzewał. Można by też było spróbować 120. O pieronie. I co teraz? Wysadzamy drzwi? Ha! Chyba trzeba spróbować. Tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem, a że eksplozja nawet nie porysuje drzwi, to się jeszcze bardziej nie spodziewałem. Tu jest jeszcze jakiś komputer. A, kurde, jestem głupi. Przecież dopiero co... Przecież dopiero co przepustkę podniosłem. I cyk. Oj, Szymon, Szymon. Dobra. Lecimy dalej. Laser Gatlinga. To jednak, mimo tego, że jest spoko wygląda i że koncepcja jest fajna, to jednak w Falloutie 2 to nie było zbyt dobre działko. Nie wiem, czy w Sonorze je potrasowali, czy nie. My tak czy inaczej na broni ciężkiej to mamy raczej słabo.
Co z tym pancerzem wspomaganym? O, po prostu go wziął. Meksykański pancerz wspomagany. Czy on ma sombrero? Okej. Okay. Autonomiczny pancerz zmodyfikowany dla meksykańskiej marynarki wojennej. Różni się od oryginalnego modelu mniejszą wydajnością i mniejszą masą. Okej, okay, mniejsza wydajność i mniejsza masa, ale zapewnia mi dalej bonus do siły, więc mamy większy udźwig. Ma sombrero, więc jest spoko. Nie będę narzekał, że w żadnym wypadku. Biorę z zamkniętymi oczami. Sombrero jest super. Nie spodziewałem się tego. Czy to jest jakiś plakat, który moglibyśmy zbadać? Na przykład ten ostatni, którego potrzebowaliśmy? Nie udaje ci się zwiększyć... A, czy ja właśnie próbowałem uleczyć plakat? Chyba tak. Nie możesz nic znaleźć. Okej, okay, nie dostrzegasz nic niezwykłego, więc to nie jest kolejny plakat. To jest w ogóle jakieś wejście do góry. Pytanie, czy... A tu jest kolejne przejście w prawo. A tu jest generator. Co z tym generatorem? Czy możemy coś z nim zrobić? Nie. Tu jest kolejne przejście w prawo. Teraz pytanie, czy to przejście w prawo, to przejście w prawo u góry i schody prowadzą w to samo miejsce? Już wiem, że nie. A tutaj nie ma kolejnego przejścia w prawo. Czy jest? A nie widzę stąd. Jest jakaś winda rozwalona. No dobra, jak już tu weszliśmy, to sobie tu zwiedzimy. Tutaj zupełnie nic nie ma, chyba że na podłodze jest coś ukrytego, ale nie sądzę. Nie, to pomieszczenie jest puste. Dobra, pora sobie załatwić robocika. Zajmiemy się nim szybciutko. Ops. O panie, 120 krytycznie i ginie. A miał 180. Robot obrywa krytycznie, co skutkuje jego faktycznym demontażem. On tego się nie spodziewałem, ale przyjmę to z otwartymi ramionami. Czemu walka się nie chce skończyć? Wrogowie są w pobliżu. No z czymś takim to się chyba jeszcze nie spotkałem. O, teraz ruszył się do mnie. A tam jest zwierzyczka. Znowu nastrzała. 72. A miał 180. Okej, okay, ta wieżyczka się mnie czepia. Tu nie mogę, tu mogę. Za dużo życia to jej nie zostało. I po wieżyczce. Dobra, stąd biorę tylko od robocików, zależy mi na tym tylko, żeby podnieść ich naboje, znaczy amunicję. Właśnie te baterie są mi potrzebne do mojego karabinu i w zasadzie tyle. Skrzynie, masz przed sobą stare skrzynie, zapewne da się tędy przejść? Nie da się, więc pewnie trzeba je jakoś usunąć. O, użyjemy naprawy? O, poszło, dobra. Szkielet, co tutaj się dzieje? O, czerwona karta dostępu i kolejna amunicja. To mnie tak naprawdę tylko interesuje. Ile mam tej amunicji już do tej opalawki? 760. O, tylko... Czy mógłbym jej w ogóle w sumie nie zbierać? No, ale wiadomo, że tego nie zrobię. To tutaj się dzieje wieżyczka. I tu jest... To jest coś, co wygląda jak zawalony szyb windy, albo w ogóle jakieś stopione drzwi. Tędy nigdzie nie przejdziemy. Chyba. Dobra, więc teraz sprawdźmy, gdzie prowadzą te schody do góry. Czy to było jakieś kolejne wejście? Tak, to było jakieś kolejne... A to jest to wejście. Ja ich tutaj wszystkich ominąłem, nie? No i teoretycznie spoko. Zrobiliśmy to głównie dlatego, żeby się przekonać, czy my gdzieś te systemy obrony jesteśmy w stanie wyłączyć, bo takie trochę dostaliśmy polecenie. Tak zostaliśmy poinformowani, że te systemy obrony gdzieś tutaj można wyłączyć, więc to sprawdzimy w istocie. Gdzie moja karta tu jest? Chyba, że tu jest czerwona potrzebna. Ha! Tu jest już czerwona potrzebna, czyli musiałem iść najpierw na dół. No, no użyj. No, git. Okej. Okay. Co to tak błyszczy tutaj? Widzicie to?
Jeśli oglądacie na telefonie, to mam nadzieję, że też jesteście w stanie dostrzec. W ogóle po roku nagrywania chyba doszedłem w końcu do tego, jak nagrywać i jak poprawnie renderować filmy, więc powinna być trochę lepsza jakość teraz na moich filmach. Mam przynajmniej taką nadzieję. Trochę ostrzej powinno być. A nie zauważyłem tej wieżyczki. Ale gamoń ze mnie. Aj, jeszcze coś mi wpadło do oka. O pieronie. Dobra, chyba poszło. Gdzie ja to miałem? Ach, te przedpancerze. Dobra, przeskoczę ten moment. Jestem. W ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że tym razem te roboty tak ładnie krytycznie nie zeszły. Każdy przyjął po 2-3 strzały na głowę. Dobra. Zapiszmy grę. To jest ta wieżyczka. Jeden. Dwa. O, nie trafiłem. No dobra. No i mam załatwioną sprawę. 879 punktów doświadczenia w ogóle jest za te wieżyczki. To jest, muszę przyznać, całkiem sporo. Co to jest to świecące coś? Tutaj jakaś bomba spadła i to jest jakaś pozostałość radioaktywna? Co to jest? Nadal obserwujesz te kamienie na wypadek, gdyby zdecydowały się ciebie zaatakować. O, tu jakiś działający sprzęt komputerowy. SVM. Nauka? Naprawa? Nic? Ach, mi się przypomniało ten... przypomniało mi się to pomieszczenie w enklawie w Fallout 2, gdzie jest ten taki... gdzie komputerami się otwiera te drzwi. To jest taki pokój zagadkowy, nie? Czy coś się tutaj dzieje? Masz przed sobą konsolę komputerową. Czy ja mogę je naprawiać albo używać nauki na nich? Sprawdzimy. Nie mogę. Dobrze. Oj, kapsłek sobie włączyłem niechcący, przepraszam. Co tutaj się wyprawia? Trochę się boję tego komputera, ale to jest pewnie jedyne... się boję, że będzie się... boję się, że będzie chciał mnie zabić. To jest pewnie jedyny sposób, żeby dezaktywować te systemy obronne. Co się drzesz? Pisz polecenie. Aktualny tryb bazy wojskowej. Wprowadzono pełny alarm. Anuluj tryb alarmu. Pełny alarm został anulowany. Okej. Nie wyglądało to jak jakaś skomplikowana operacja. Komputer został już zhakowany. Mogę coś zrobić? Nie. Już anulowano alarm. Okej, czy w takim razie te roboty na zewnątrz... Mogę to... Okej, dostałem damage. Jak na to wszedłem. Tam coś jest? Pewnie nie ma, bo bym miał podświetlone shiftem, ale wejdźmy. Spaliło mnie. No dobra. Ale co to jest? Są jakieś kable elektryczne? Co to jest? Stos kamieni. No dobrze. I było to chyba ostatnie pomieszczenie tutaj tak naprawdę. Wszystko, co mogliśmy sobie wziąć, co było cokolwiek warte, to sobie wzięliśmy. Teraz pytanie, czy będziemy w stanie... Aha, jak wyłączyliśmy stan alarmowy, to się roboty pochowały najzwyczajniej w świecie, tak? To się da otworzyć z zewnątrz? Da się. Dobra. No to chodźmy poinformować o udanym zadaniu. Ciekaw jestem, co... Jeśli będę w stanie ten pancerz wspomagany stąd wywieźć, to ciekaw jestem, co w Bractwie Stali powiedzą na jego widok. Twoim celem jest wyłączenie systemu bezpieczeństwa. Tak, system bezpieczeństwa wyłączony. Baza jest teraz otwarta dla każdego. Świetna robota. My zajmiemy się resztą. Ty możesz wrócić na kontynent. A co zamierzacie zrobić z lokalnymi znaleziskami? Wszystko, co może się przydać, od amunicji po elektronikę, zostanie przeznaczone na wyposażenie Blasku Dnia. I bardzo słusznie, a nie na żadną sprzedaż. Budujcie potęgę! Okej, czyli mogę po prostu wracać i tyle tu mnie widzieli. Łódź jest gotowa do drogi, wróć na molo. O, coś się dzieje. 5200 punktów doświadczenia.
za wyzwolenie wyspy spod kontroli. Najemnicy oczywiście, Butler nie ustąpi tak łatwo. Nie jest jeszcze za późno, Coronado należy do góry z San Isidro. Tylko za darmo łapiemy promieniowanie. Zabierzcie ich z molo, chłopaki. Postrzelali się, postrzelali. Przyszedł ktoś z krypty. Hej, hej, wszystko w porządku? Zbudź się. Co się stało? Była walka. Ktoś rzucił chyba granatem i przez to straciłeś przytomność, ale wszystko zdaje się być w porządku. Bałem się, że nie dostałeś mojego zaproszenia. To ten gość! Co ten? W sensie, jak wchodziliśmy do... Pierwszy raz, jak weszliśmy na teren Rangersów, to przyszedł taki robocik i ten robocik nam powiedział, że fajnie by było, jakbyśmy się udali do Inferno i tam pobrali sobie holodysk ze sklepu ze śmieciami. Dopiero się teraz okazało, że ten sklep ze śmieciami to nie był w Inferno, tylko on był tutaj właśnie w Blaskutnia. Więc to musiał być on wysłał tego robocika. Kim jesteś? Cóż, być może o mnie słyszałeś, ale to nie ma znaczenia. Cieszę się, że udało ci się ukończyć tę misję. A czy według ciebie podjąłem właściwą decyzję? Nie zamierzam oceniać twojego wyboru, odpowiada człowiek. Zrobiłeś, co uznałeś za stosowne. Oczywiście wśród Guli wybuchnie konflikt o prawa do technologii Starego Świata. Gustavo spróbuje wziąć wszystko dla siebie i wykorzystać to do rozwoju San Isidro. Nie będzie dzielić się z osiedlami ludzkimi, które również pilnie potrzebują przedwojennych technologii. Butler będzie próbował go powstrzymać. W końcu Gustavo będzie silniejszy, przyciągnie większość Guli na swoją stronę, a wtedy Blask Dnia rozpocznie swoje zwykłe, nudne, spokojne życie, odcinając się od reszty świata, tak jak chciało tego wiele Guli. No cóż, moje sprawy tutaj dobiegły końca, prawdopodobnie twoje też. Miło było cię zobaczyć. Żegnaj, amigo. Żegnaj, nieznajomy. I tyleśmy go widzieli. Okej. No jeszcze nie dobiegły moje sprawy tutaj końca, bo wygląda na to, że główny wątek fabularny w Daglo udało nam się zakończyć. Natomiast mamy jeszcze zadania poboczne, które chcielibyśmy skończyć tutaj na pewno. A, dobrze by było teraz pójść w takim razie porozmawiać z Gustavo i z Butlerem. Zobaczymy, co mają w ogóle do powiedzenia. Czy ja jeszcze nie zapomniałem, jak się poruszać po tym miejscu? Bo to miejsce jest rozległe, a ja kilka dobrych dni przed Sonorą nie siedziałem. Ale chyba nie. To jest szpital, to idziemy w dół. Okej, pamiętam. I teraz idziemy w dół. Tu są bomby. Znaczy miny, pułapki i tak dalej. I tutaj w lewo i jesteśmy w domu. Ta jest. Dobra, bardzo dobrze. Czas na łyczek kawki. W ogóle... Tak niedługo będzie można, jak tylko dobijamy 1000 subskrypcji i będzie stream z okazji 1000 subskrypcji, to taki kubeczek z logiem kanału będzie można sobie zgarnąć na takim streamie. Za fryty zrobimy losowanie. Ciekawe, ile będzie w ogóle chętnych. A kubeczków będzie niewiele. Dobra, chodźmy do Gustavo. Gdzie on jest? Ej, gdzie jest Gustavo? Może on tam na tej wyspie teraz siedzi? Dobra, to jak już tu jesteśmy, to mieliśmy... Tylko czy my wszystko mamy? A ten gość, on chciał uleczyć tego Donowana, nie? Co tam był taki martwy trochę? Co on potrzebował? Chodzi o Donowana. Obawiam się, że bez kilku przedmiotów nie będę w stanie mu pomóc. Wiesz, gdzie jest szpital? Potrzebuję stamtąd 3 fiolek bierzelu. Jeszcze ewentualnie jakieś części zamiennych. Chyba mam tego, czego... Mam to, czego potrzebujesz. Świetnie. Dobra, nie marnujmy czasu. Przejdźmy do operacji. Operacja trwa kilka godzin. Czekasz na zewnątrz. W końcu wychodzi Talius i głośno mówi. Donovan żyje. Talius, czynisz cuda. 1500 punktów doświadczenia zdobyliśmy. I tyle. Wkrótce w Blasku nadejdą wielkie zmiany, a potem zmiany dosięgną reszty świata, mówi Talius. To zarówno przerażające, jak i inspirujące. Czy potrzebujesz pomocy? Nie. Okej, to teraz pewnie dobrze było tam z Jackiem porozmawiać odnośnie tego Donovana, bo to on chciał, żebyśmy go uleczyli. On i ta jego kobieta, co tam z nim stała? Gdzie jest Gustavo? Może poszedł do tego, do Butlera? Zaraz sprawdzimy. Wysiądź na Old City.
Tutaj ten ziomek se siedzi. Ty, Butlera też tu nie ma. A tu co się dzieje? Ty, kto jest, kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Broń się! Czarny poszukiwacz, to są ci gangsterzy, tacy, znaczy gangsterzy, bandyci. Przestańcie, nie pozwolę wam wpaść w amok w barze z gulami. Tak? A co zamierzasz zrobić, kupo gówna? Kupo gówna? Co powiedziałeś, draniu? Wepchnę ci te słowa z powrotem do gardła razem z zębami. Kupą gówna będą mnie nazywać. Rozumicie to? Niewiarygodne, nawet nie zbieram tego luta, bo tu nie ma co zbierać pewnie, tylko przejrzę. Kupo gówna. Dobrze, że są steampaki, to się podleczy od razu. Nie my w ogóle jeszcze doświadczenia potrzebujemy, bo tak trochę przez te zadania tutaj poboczne udało się tego doświadczenia troszeczkę wbić. Jeszcze się uleczę tak standardowo. Ciekaw jestem, ile nam brakuje w ogóle do poziomu. 15 tysięcy tylko, i to niecałe. Całkiem nieźle. Masz coś do powiedzenia na temat tego, że ci tutaj rozwiązałem problem w barze? Nie. Okej. Okay. No to trudno. Gdzie jest Butler i gdzie jest Gustavo? To mnie interesuje. Czy oni jakby zniknęli już teraz całkowicie, czy może gdzieś tutaj są? To są mutanty powalone przeze mnie, więc tutaj ich raczej nie będzie. Tutaj była ta karawana cała. Czy masz coś do powiedzenia? Ten, który otworzył nam drogę do Coronado, jest naszym bohaterem. No, czyli góle jednak się cieszą z tego. Dobrze. Ty masz coś do sprzedania ciekawego? Znaczy, może inaczej. Masz pieniądze? Masz pieniądze. Skoro masz pieniądze, to ja bym ci sprzedał rzeczy, które mi nie są potrzebne i które nie są unikatowe. Unikaty sobie chcę zachować, a resztę mogę ci opłynąć, bo i tak mi jest niepotrzebna do niczego. Co my tu mamy? Paliwo do miotacza ognia też mi nie jest potrzebne do niczego. Amunicji nie mam żadnej takiej dodatkowej do sprzedania? Nie. Dobra, dawaj te 1500 kapsli będzie. I będzie. Kurde, dobra, no to w takim razie ja bym jeszcze sprawdził tam jeszcze raz to miejsce, gdzie było ten ponton do Coronado. I zobaczmy w Pip-Boyu, co mi jeszcze zostało do zrobienia. A wiem, co mi zostało do zrobienia. Ten mutant, Flowers on się nazywał? Chyba tak. On chciał do DeSanti pójść i umowa na dostawę kawy. I kawa też gdzieś była. Nie wiem, czy kawa nie była gdzieś w jakimś supermarkecie. I mieliśmy jeszcze jedno całe miejsce do zwiedzenia. Chyba to był ten Broadway. Tak, tu nas w ogóle jeszcze nie było. I te plakaty mieliśmy wszystkie ogarnąć. Tak, tu nas w ogóle nie było. Dobra, to zwiedzamy. Jeszcze nam brakuje tych plakatów, zgadza się. Tak, 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 sam sobie ze sobą rozmawiam, nie przejmujcie się. Są mentaty. To jest książka do Casanueva, niepotrzebna mi już. Kolejne książki. Łom. O kurde, co to jest? El Temor Rojo. Z ciemności nagle wyłania się przerażający potwór. To jest kolejny unikalny Deathclaw chyba. 245 punktów życia. To nie jesteś jakiś wybitnie trudny chyba do pokonania, kolego. Ale inicjatywy to trochę miałeś, muszę ci przyznać. 924 punkty doświadczenia. Nie zauważyłem go za pierwszym razem. Płytka drukująca. Co to jest płytka drukująca? Część z prasy drukarskiej może gdzieś będzie potrzebna. Zaraz się przekonamy. Co to? Książka o San Diego. Mogę ją przeczytać? Mogę.
Księga wspomnień z San Diego, wydana tuż przed Wielką Wojną. Być może będziesz jednym z pierwszych czytelników. Ha. Otrzymano 105 punktów doświadczenia. Przeczytałeś tę książkę od deski do deski i nie znalazłeś w niej nic wartościowego. Dobra. Rewolwer. Książki. 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 Dobra, sprawdźmy, co z tym komputerem. Udało ci się naprawić komputer. Wspaniale. Dostęp przyznany. Wpisz polecenie. Przeczytaj nagłówki ostatnich artykułów. To chyba jakaś biblioteka była w takim razie. Wiadomości biznesowe. Meksyk otrzymał nową partię robotów Mr. Handy. To jest ten złota rączka, nie? Przypominamy, że roboty te okazały się nieocenione po ostatnich dużych trzęsieniach ziemi. Gospodarcze wiadomości. Trzeci cud gospodarczy w Meksyku. Po aneksji Meksyku znajduje się tu siedziba ogromnej liczby amerykańskich gałęzi przemysłu. Środowisko uległo pogorszeniu, ale kraj zaczął się bogacić. Coś za coś. To jeszcze raz, co to? Wiadomości branżowe. Na Morzu Corteza kończy się ropa. Wiele platform wiertniczych zostało już zamkniętych. Pozostałe platformy będą działać jeszcze przez około 10 lat, wypompowując resztę czarnego złota. Opinia eksperta. Czy Meksyk stoi w obliczu wojny nuklearnej? Opinie ekspertów. Oczywiście Stany Zjednoczone nie groziłyby Meksykowi bronią nuklearną, ale sam Meksyk ma też innych sąsiadów, którzy marzą o przejęciu jego zasobów i wód. Po aneksji Stany umieściły w Meksyku wiele fabryk i strategicznych instalacji. Pewne jest, że wrogowie USA będą chcieli je wyeliminować w przypadku wojny i to będzie nie tyle cios w USA, co w Meksykanów. Okej. Zapisy policyjne. Meksyk nabywa od Stanów Zjednoczonych lekki pancerz wspomagany do celów operacyjnych specjalnych w obszarze swoich granic lądowych. No i dobrze dla nich. Raporty kryminalne. Wcześniej zdelegalizowana partia sympatyzująca z Chinami i Związkiem Radzieckim została zlikwidowana w Meksyku. Są ofiary wśród ludności cywilnej. I plakat. Nie przegap tego! Niezapomniany występ legendarnego zespołu mariachi Jose Solisa czeka na ciebie. O, to jest ten sam Jose, coś mi mu pomogli. Już w tę niedzielę, okej. Okay. Dobra, to ciekawostka. No dobrze. Jeszcze jakieś doświadczenie nam wpadło za przeczytanie tego. Idźmy zwiedzać zatem Broadway dalej. Wygląda na to w takim razie, moi drodzy, że w przyszłym odcinku będziemy już chyba kończyć sobie DLC w końcu. Ono trochę na odcinków zajęło. Więc też może... Czy tam była dziura w podłodze? Więc może nie ma się co dziwić, że powolutku już kończymy. No dobra, to jest trochę zabawne. Te dziury w podłodze są śmieszne. Okej. Okay. A i myślałem, że jak już wiesz, że tam jest dziura, to ją ominiesz. Głąbie. Ale najwidoczniej nie. Drzwi są zablokowane. Zamek jest zbyt zardzewiały. To może tutaj nam się w końcu przyda materiał wybuchowy. A, nie, sekunda. Nie chcę stracić też materiału, tak bez sensu. Będę musiał biegać, szukać nowego. Więc zapiszmy najpierw grę. Hop, hop. Hop, hop, hop. No to akurat dobrze, że spadłem. Dobrze się stało. Okej, okay, drzwi wysadzone. Nie! Oj, Boziu. Dobra, tutaj. Tu. Tak. Zrozumiałem już żart. Możemy przestać. Co tam jest w tym pokoju, że tak trudno do niego dotrzeć? Okej, czyli musimy iść bokiem mimo wszystko. Tu bokiem. Cholera jasna. Czy ta dziura mi się nawet teraz w ziemi nie pokazała? Tu nie ma żadnej dziury. Okej. Okay. Tu. Tu jest. Tu będzie kolejna. Dacie wiarę? Okej, okay, idziemy tak w dół.
Nie, tędy nie było przejścia. Tu. Aj, jedną kratkę za daleko, no patrzcie. Dobra, będę zapisywał grę, bo to jest bez sensu. Szybciej chyba będzie wczytać. Tu, 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 tu. Zapis. Tu. 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 Jak ty żeś tam przebiegł? Może jakoś bokiem pójdziemy, co? Zapiszmy grę. Licznik Geigera. Nie gadajcie, że nic tu nie ma. Oczywiście, że nic tu nie ma. Co za perfidni twórcy. Co za perfidni twórcy. Tu jest jakiś plakat, który być może będziemy mogli zbadać. Cały czas szukam tych plakatów. Udało się otworzyć pokrywę. To jest jakiś dolar. Mało istotna rzecz. Drzwi są zamknięte. Zamek jest zbyt zardzewiały, czyli też bym pewnie potrzebował. Albo bym potrzebował materiałów wybuchowych, albo gdzieś tu jest ściana, przez którą można przejść. Cichutko, kotku, cichutko. Ale, a tam jest jakiś gór w ogóle w środku. No to chciałbym się tam dostać, tylko pytanie jak? Tylko pytanie jak? Pozbądźmy się tych szczurów, bo jest ich tutaj dużo. W miarę szybko to powinno pójść. Mam nawet pomysł, jak może pójść jeszcze szybciej. A, nie mam przy sobie Pepe. A, cholera. No tak, zapomniałem, że nie mam. A Uzi 10 mm sprzedałem. No ale jakoś to poszło. Jeden, dwa i trzy. Dobra, i możemy już swobodnie biegać. Oj, sprawdźmy zatem te pomieszczenia. Tutaj też jest trochę rzeczy. Drzwi zablokowane. Zamek zbyt zardzewiały. Aż tak mi się z tym nie chce bawić, żeby te zamki, żeby to wszystko rozbrajać, szukać wejść i tak dalej. Aż tak to nie jest interesujące, drodzy twórcy. Natomiast tu bym chętnie wszedł, bo tu jest ten gór. Ale widzę, że nie mogę żadnej ściany tutaj chyba otworzyć. Musiałbym chyba... Musiałbym tu przyjść z materiałami wybuchowymi. Chciałem mięso dla Flowersa w ogóle przy sobie. Nie mam, będę musiał kupić w restauracji. No dobra. Czyli tutaj jeszcze będę chciał wrócić, tylko z materiałem wybuchowym. Więc możemy iść... To sobie jeszcze dzisiaj dokończmy. Chodźmy na Stare Miasto. Na Starym Mieście w sklepie jest materiał wybuchowy. Oj, prześpijmy się do rana. To sobie dokończymy. Na następny dzień już ogarniemy, na następny raz ogarniemy sobie sprawę z Flowersem. I będziemy opuszczać powoli Dayglo. Może to już będzie odcinek finałowy? Zobaczymy. Zobaczę, ile tam jeszcze rzeczy muszę dokończyć, ale wydaje mi się, że wszystko już mam właściwie zrobione. Nie zostało nic takiego, co by było rzeczywiście w jakiś sposób istotne, jakieś super warte sprawdzenia. Więc myślę, że jesteśmy powoli gotowi na finał. Ten odcinek finałowy on zapewne będzie dłuższy, bo będę chciał sprawdzić różne warianty, pokazać wszystkie zakończenia, o których jestem w stanie pomyśleć. Oj, dobrze. Chodźmy zatem. Zapiszmy grę. Gdzie ten materiał wybuchowy to jest? Dobrze stoję, dobrze stoję. Nie było. Dobra, panie Gulu, najpierw się rozejrzymy tutaj. Co tu się dzieje?
Kawa. O proszę. Miałem zadanie z dostawą kawy. Może jedna wystarczy. O, 6 na 7 plakatów. To ja wiem, gdzie jest ostatni nawet. Będę musiał tam pójść. Ej ty, pomóż mi. Jestem ranny i chyba złamałem kilka kości. Te stare domy są w opłakanym stanie. Okej, nie ruszaj się. Zaraz ci pomogę. Możesz umrzeć z przepracowania. Muszę odpocząć, żeby go uleczyć. No dobra, to odpocznijmy chwilę. Okej, udało się. Nie pamiętam twojej twarzy. Nie spotkaliśmy się w Necropolis, prawda? Dziwna sprawa, ale tak czy inaczej, dziękuję, przyjacielu. Bez ciebie nie byłbym w stanie nawet otworzyć drzwi wejściowych. Co ty tu robiłeś tak swoją drogą? Przeszukiwałem ruiny, odpowiada Ghoul, ale podłogi tutaj były dość marne. Stąpaj ostrożnie, przyjacielu. A, i to nie jest główne niebezpieczeństwo. Z okna widziałem stworzenie. Ogromne, straszne, z pazurami jak szable. Nie wpadnij w jego szpony. A teraz powodzenia. Spróbuję uśtykać do najbliższego obozu. A to z tym stworzeniem już sobie poradziliśmy chyba, nie? Gdzieś tu na początku był. Tu? Nie, nie tu. Gdzieś tu był w każdym razie. A już zapomniałem gdzie. Może to w ogóle nie było tu? Kurde, no gdzieś ta biblioteka była. I w tej bibliotece był on. A, tutaj. Tutaj, w tym pomieszczeniu był. Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Dobra. No i chyba to wszystko tutaj. No dobra. Wiecie co? A ja tak szkoda mi urywać. Dobra, chodźmy sprawdzić. Chodźmy do San Isidro. Spróbujmy kupić to jedzenie. A tak kurde, żeby w następnym odcinku kończyć się raptem kilka minut tego Dayglow, to tak średnio. Wolałbym już wszystko mieć zrobione. Chodźmy do restauracji po mięso. Albo jakieś owoce. Jeszcze wezmę. Ile ty tam chcesz? 50. Masz. Czy to ty chciałeś tę kawę? Mam puszkę kawy do twojej kawiarni. Otwiera, wącha, smakuje. Cóż za bogaty smak. Całkiem nieźle sobie radzę z tym menu. Oto twoja zapłata. 210 kapsli. Przynieś więcej, jeśli znajdziesz. Okej, okay, a czy zadanie nam odciekało? Bo głównie o to mi chodziło. Tak, czyli zostało tylko z tym flowersem i te plakaty znaleźć. A ostatni wydaje mi się, że wiem gdzie jest. Kiedyś jak przeszukiwałem Dayglow, to trafiłem na niego. Zobaczymy tylko, czy flowersowi... Ci co tutaj robią? Kto to jest? Co to jest? Czarny poszukiwacz. Czy wy się będziecie rzucać? Nie. Butler dał nam pieczęć seta, ale Gule z San Isidro nadal mają problem. No i całkiem słusznie. Idźcie sobie szukać gdzie indziej. No. I tyle. Dobrze. Chodźmy do Flowersa. Ho, tylko bokiem. Dobra, i tutaj jest Flowers. Zobaczymy, czy będzie jadł mu te owoce. Mam nadzieję, że tak, bo innego jedzenia nie mam teraz przy sobie. C, dobra. Teraz jestem już pełny. Mniam, 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 to nie wystarczy. Chcesz więcej, to idź do pana DeSanti. DeSanti musi być dobrym gulem. Iść! Myślę, że znajdziesz drogę. Spotkajmy się w dzielnicy włoskiej. I co, pójdzie tam do DeSantiego? Jestem głodny. Jest. Okej. Ja w sumie tutaj nie chciałem iść. Nie, tutaj już nie ma, więc tutaj już nie ma dalej przejścia, nie? Nie ma chyba. Ja chciałem iść dalej. I tu gdzieś było, się szło do tego gościa, tylko gdzie? Nie tu. A tutaj nie było tego ostatniego plakatu właśnie? Tak mi się coś zdaje. Chyba tak. Nie, ten plakat już zbadałem. Okej, okay, to on był w innym miejscu.
Dobra, dobra, dobra. Teraz tak, czyli idziemy tu. I teraz w lewo. Ale to jest tragedia z tym poruszaniem się tu. Dobra, jesteśmy. Czy on przyszedł do DeSantego, czy nie przyszedł? Nie przyszedł. Flowers już tu jest, ale gdzie? Już tu jest, kochanie, mówi DeSanti. Flowers będzie doskonałą ochroną dla mojego dobytku. Nie mam już dla ciebie pracy. Oto twoja ostatnia zapłata. Gratuluję przejścia na emeryturę. Bardzo proszę, nie ma za co. Dziękuję. Nie wiem, gdzie jest ten Flowers, ale skoro tak, to git. Znaczy, że wszystkie mamy tutaj rzeczy wypełnione. Dobra, w porządku. A ten ostatni, ja sobie pozwolę... pozwolę sobie wrócić się... pociągiem. Kolejką jednoszynową, tak to się nazywa. Głównie dlatego, że w okolicy San Isidro... A, jeszcze miałem pogadać z Donovanem. Zamienili Donovana w robota. Nigdy nie czułem się tak dobrze. Wy żałośni ludzie, nie macie pojęcia, jak bardzo jesteście delikatni. Dziękuję, przyjaciel. A to on tak go poskładał. Dobra, pewnie tam jakąś głowę albo sam mózg przełożył do robota i jazda. Aj. No okej. Bo teraz tak, wydaje mi się, ale być może mi się wydaje tylko, że ten ostatni plakat mógł być tu, jak się wychodzi. Gdzie jest wyjście? A tutaj. Tu jak się wychodzi i po lewej stronie, tam też był taki budynek i to mogło być tam. Chociaż nie, chociaż tak. No wejdź tu, nie da się tutaj wejść, tak? No dobra, to pobiegnij. Nie wiem, czy to nie był ten ostatni plakat. Jak nie, to już nie będziemy teraz szukać, już bez przesady, ale wydaje mi się, że to mógł być ten ostatni plakat. Tak, 7/7 znajdujesz jeden z plakatów. Za dbałość o szczegóły zyskujesz 1050 punktów doświadczenia. No elegancko. Elegancko, 10 tysięcy niecałe do poziomu. Pewnie jeszcze przed końcem gry wbijemy 29 poziom, trochę wysoko. Nie, w sumie nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek w Falloutie normalnie przechodząc fabułę i rozwiązując questy poboczne osiągnął 29 poziom. Ale tutaj muszę przyznać, że było bardzo dużo spotkań na pustyni i to mogło się z tym wiązać. Dobrze, moi drodzy. Czyli mamy tak. W sumie to nie wiem, po co tutaj wszedłem. Mamy tak. W blasku dnia wszystkie zadania mamy rozwiązane. Wątek główny mamy zakończony. Nie ma tutaj naszego przewodnika, więc nie wiem do końca, jak stąd wyjść, ale to się jeszcze pomyśli. I myślę, że na tym możemy sobie dzisiaj zakończyć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za towarzystwo i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak było, to gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić pod tym filmem łapkę w górę. Jeżeli natomiast obserwujecie mnie już od jakiegoś czasu, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to również gorąco do tego zachęcam. Po zaklikaniu subskrypcji oraz dzwoneczka będziecie dostawać powiadomienia o każdym opublikowanym przeze mnie filmie, więc niczego już nie przegapicie. Ja natomiast dostanę szansę, by trafić do potencjalnie nowych widzów, tym samym rozszerzyć zasięgi mojego kanału i rozwinąć sam kanał. Tymczasem żegnam się już i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!